Jego myśli krążyły wokół wielu rzeczy innych niż żużel i również jego inwestycje szły w kierunkach, powiedziałbym, ortodoksyjnych, bo przyznał się w tym wywiadzie, że na przykład w zeszłym roku zainwestował 50 tysięcy złotych w karty Pokémon Go. Inflacja naprawdę zwariowała, Kuzbik. Tak. Ale przy okazji nakupował też trochę drogich zegarków, żeby, jak sam powiedział, jego dzieci mogły je w przyszłości sprzedać z zyskiem. Coraz więcej ludzi mówi o tym, że kupowanie drogich zegarków to jest dobra inwestycja. I wiesz, co mnie powstrzymuje przed inwestowaniem w zegarki? Brak środków.